Moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w temacie dziedzina równania. To jest moja pomocnica Ola. Cześć. Ja nazywam się Paweł i pokażę Wam właśnie dziedzinę równania. Ola, przeczytaj, czym jest dziedzina równania? Liczby, dla których wyrażenia tworzące równanie mają sens liczbowy. Tak, to znaczy, że będziemy sobie patrzyli, czy możemy wstawić tutaj x. I teraz Ola, czy mamy tutaj jakieś dzielenie? Nie. Czyli czy możemy wstawić wszystkie liczby tutaj, które wszystkie, znamy? Wszystkie, jakie znamy. Wszystkie, jakie znamy. Czyli piszemy sobie d, dwukropek, x należy do r. Nie ma tutaj żadnego dzielenia, więc nie ma dzielenia przez 0, nie ma pierwiastków. Możemy wstawić dowolną liczbę. Teraz tutaj, czy mamy tutaj dzielenie? Ola, czy mamy dzielenie? Tak. Mamy, to jest kreska ułamkowa. Czyli to, co, tak, czyli to, co pod kreską, musi być różne od zera, bo w matematyce nie ma dzielenia przez 0. Czyli x ma być różny od 1, czyli x ma należeć do rzeczywistych z wyłączeniem jedynki. Spróbuj, Ola, przykład C zrobić podobnie. Czyli znowu, nie może być dzielenia przez 0. Czyli piszemy d dwukropek, dobrze, x minus 3, bo ty masz trójkę. A, dobrze. X minus 3 ma być różne od 0, przecinek. I znowu x minus 2 ma być różne od 0. Dobrze. W matematyce, jak przenosimy na drugą stronę, to możemy zmienić znaki. Czyli piszemy x różne od trójki, x różne od 3, przecinek, trochę odstępu, x różne od 2. Tylko równa się w drugą stronę musimy zapisać. Przekreślamy w drugą stronę. No i piszemy tak jak ja. X należy do r-ki. X należy do r-ki. Odjąć. I taki nawias klamrowy. Jak klamerka. Dobrze. I wpisujemy dwójkę i trójkę. Dwójkę i trójkę. Dobrze. No i teraz rozwiążemy sobie zadanie drugie. Rozwiąż równanie, uwzględnij dziedzinę. No to w matematyce pomnożymy sobie to wszystko razy x kwadrat minus 9. Wolno to zrobić i zobaczcie, co się stanie. Mamy x minus 4, x minus 3 dzielone przez x kwadrat minus 9 razy x kwadrat minus 9 równa się 0 razy x kwadrat minus 9. I teraz tak, w matematyce, jeżeli mamy u góry to samo i u dołu, to możemy wziąć w nawias. To też. Możemy to skrócić. No i teraz piszemy. X minus 4. X minus 3. I teraz będzie pytanie do Oli. Tak? Ola, czy wiesz, ile to jest 0 razy cokolwiek? No, to 0. 0. Czyli tutaj piszemy 0. I teraz kiedy iloczyn dwóch liczb będzie 0? Wtedy, kiedy to będzie 0. Albo to będzie 0. Ewentualnie to będzie 0. X minus 3 równa się 0. No i teraz co tutaj będzie? X może być czwórką, albo x może być trójką. No ale teraz musimy pamiętać o dziedzinie, bo jest polecenie uwzględnić dziedzinę. Czyli Ola, napisz d dwukropek i piszemy, że to musi być różne od zera. X kwadrat minus 9 kwadrat minus 9 różne od zera. A, dobra. Różne od zera. Przenosimy dziewiątkę na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Czyli piszesz x kwadrat różne od 9. X kwadrat, przekreślone równa się, tak, od 9. Dobra, i teraz pytanie. Jaka liczba pomnożona przez siebie da 9? Czy znasz taką liczbę? Ile razy ile, żeby było 9? 9 razy 1 na przykład. No, ale żeby taką samą liczbę mieć z tabliczki mnożenia, pamiętasz? Co razy co, żeby było 9? 2 razy 2 to 4, a 3 razy 3 to 9! Czyli wpisujemy trójkę. Trójka. Tak, i tutaj różne, bo tutaj jest różne. I teraz piszemy sobie przecinek x różne od minus 3. I zapisujemy sobie dziedziny tak jak tutaj. X należy do r. Ki napisz. X należy do ry. Taki zaokrąglony r. Tak, to jest taki epsylon. Odjąć. Dajemy nawias klamrowy i wypisujemy od najmniejszej do największej, czyli minus trójka najpierw, bo minus trójka jest mniejsza, przecinek do trójki i trójka. I trójka. Tak. Te nawiasy klamrowe to mnie męczą. No, trudne są.
I teraz tak, patrzymy. Wyrzuciliśmy trójkę i minus trójkę, a jednym z rozwiązań jest trójka. Więc pytanie, czy trójka będzie rozwiązaniem, skoro ją wyrzucamy? No raczej nie. Czyli odpowiedź końcowa jest tutaj. X równa się 4. Dobrze, moi drodzy, dziękujemy za Waszą uwagę. Życzymy Wam powodzenia. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.